Nazywam się Leopold Okulicki. Urodziłem się 12 listopada 1898 roku w Bratucicach. W 1915 roku rzuciłem szkołę na rzecz bycia w III Pułku Legionów Polskich. Moja służba wojskowa trwała 30 lat. Brałem udział w wojnach takich jak I wojna światowa, wojna polsko-ukraińska, wojna polsko-bolszewicka, II wojna światowa w kampanii wrześniowej i powstanie warszawskie. Zostałem podstępnie aresztowany w Pruszkowie i wywieziono mnie do Moskwy, gdzie po procesie 16 zostałem skazany na śmierć.